Dzień dobry, witajcie. Znajduję się właśnie na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunalnego. Tutaj, na ulicy Ken, gdzie stoją autobusy. Mam dla Was zagadkę. Tam na samym wjeździe jest taki mały budyneczek. Zastanawia Was pewnie, co tam jest w środku, kto tam pracuje. Czeka tam na mnie Łukasz, który wszystko nam opowie. Dokładnie chodzi mi o tamten budynek. Dzień dobry. Dzień dobry, Rafał z tej strony. Dzień dobry, Łukasz. Dyspozytornia, słucham. I gdzie pan chce dojechać? Dobrze, już postaram się tutaj panu pomóc. Jak najbardziej. Z Czarneckiego chce pan wsiadać, tak? Przystanek początkowy. Dobrze. 11:27, to pan spokojnie dojedzie do jedynką pod starostwo. No ten będzie panu chyba idealnie pasował. Na spokojnie. Proszę bardzo, do usłyszenia. Co tu się odbywa? No to tutaj jest takie, można powiedzieć, stanowisko pracy samodzielne, ale tutaj pracujemy tak zwanym klientem, mamy takie okienko. No, którzy to są nasi pracownicy, no ale to jeżeli Państwo chodzicie po przychodniach, na pewno w służbie zdrowia byliście, takie okienka są charakterystyczne i u nas tak samo, na takiej samej zasadzie to funkcjonuje. Po prostu dyspozytor musi mieć tutaj troszkę spokoju, ciszy, bo naprawdę tu trzeba być cały czas skoncentrowanym. No i w takim ciśnieniu, bo widzę, że tu telefon dzwoni na okrągło. I tutaj no nie tylko jeden, ale i służbowy, który nosimy zawsze przy sobie. Także i stacjonarny dla tych osób, które posiadają telefon stacjonarny. Także przekazujemy tu kierowcom kursówki, czyli tak jak można to ująć, że to jest plan pracy kierowcy, czyli jego codzienna droga w pracy, o można powiedzieć. Kierowcy przyjeżdżają do nas z zewnątrz, ale za chwilkę tak można tutaj powiedzieć, że tak, żegnam się z nimi, wyjeżdżają pełni wyspani, odpoczęci, wyjeżdżają, aby przewozić tutaj pasażerów i aby ci pasażerowie byli 100% zadowoleni z ich usług. Przychodzą niektórzy do pracy, a niektórzy po prostu na wykonywanie dalszej części swoich obowiązków, które zaczęli w godzinach wczesnych porannych. A jaka to jest godzina wczesna poranna? Godzina wczesna poranna dla naszych kierowców, no to można powiedzieć, że to jest godzina piąta rano i wcześniej. Piąta rano to on musi odpalić autobus, czy już być na przystanku? Piąta rano już niektórzy kierowcy muszą być już po prostu wykonywać obsługę codzienną przy swoich pojazdach. To prawie jak w piekarni, bo on musi stać, jak naprawdę jeszcze musi dojechać tutaj. Ładnie pan to ujął. Niektórzy nawet tu mówią, czy takie są, takie głosy dochodzą, że tutaj kierowcy, można powiedzieć, że są właśnie pracownikami piekarni, ale to tak, wykonują tak, inne obowiązki. Już, Stasiu, jest u mnie, dotarła na dyspozytornię, także możesz się zgłosić i odebrać tą kartę. Dobra. Cały tak, czas coś się dzieje. Także tutaj w tym małym budyneczku, jak wspomnieliśmy na początku, no dużo rzeczy się dzieje praktycznie. Praktycznie pracujemy tutaj 24 godziny na dobę. Wspomnieliśmy też, że tego, co wstaje najwcześniej, a kto tu przychodzi najpóźniej? Jakie to są godziny? Najpóźniej przychodzi
można powiedzieć, dyspozytor drugiej zmiany, delikatnie mówiąc, bo zaczyna pracę o godzinie 19. Późno, no. O 19. Kończy? A kończy o 7 dnia następnego. O 7 rano dnia następnego. A jeszcze zapytam, bo pan mówił, że śledzicie, jesteście w stanie śledzić GPS-em prawdopodobnie położenie każdego autobusu, jego prędkość i co tam się jeszcze? Wiecie, czy autobus stoi z jakiegoś powodu, czy na przykład dzwonicie, bo na przykład jest wypadek i on stoi i nie wiecie dlaczego? Dyspozytor zajmuje się tym. Tak, tak. To wszystko właśnie to, jak pan tutaj powiedział. Możemy te informacje uzyskać z naszego tutaj programu, do którego mamy dostęp. Także możemy dowiedzieć się, Stasiu, dla ciebie karta tankuj do pełna. Myć, pada. Proszę? A jak trzeba, to umyj, pewnie. No to chodź. Tylko tu nawet mamy właśnie, o, i dziewczyna, kobiety u nas pracują, także Agatka, dla ciebie karta drogowa. I możemy... tutaj pani dostaje klucz do autobusu, tak? Tak, od pana. Wydajemy cały komplet dokumentów, teczkę z dokumentami, klucze potrzebne w tym pojeździe, kursówkę i kartę drogową. Jak najbardziej. Tutaj widzę, że każdy, to jest numer autobusu, to każda taka teczuszka? Każdy autobus, tak. Żeby nam łatwiej było to po prostu dobierać te dokumenty, jest oznaczony takim numerkiem. Numerkiem. To jest, i to nie jest, to jest numer tak naprawdę ten drugi na autobusie, tak? To jest tak jakby kolejny... To jest ten numer boczny autobusu, którym my tutaj wewnątrz się posługujemy głównie. Także te numery, jak tutaj, może taka cecha charakterystyczna, zaczynają się od zera. Mhm. Od zera wyjątek stanowi pogotowie techniczne, które 120 ma numer, także... Numer 120 ma pogotowie, 120, które tam na końcu stoi? Tak, zabytkowy już pojazd, ale bardzo dobrze się sprawuje i jest niezbędny w naszej codziennej pracy. I on dalej pracy. Funkcjonuje? Dalej funkcjonuje, dalej pracuje dla nas. Ma dużo pracy? Także jesteśmy zadowoleni. Coraz mniej pracy, bo coraz tabor, mniej, jest... tabor jest coraz bardziej nowoczesny. I niezawodny, dlatego też mam. Prawie już zeroemisyjny, także no, zmierzamy ku nowoczesności i czystości i ekologii. Co w tym budynku jeszcze jest? To jest jedno pomieszczenie? Bo tam słychać głosy kierowców, którzy czekają. Słychać głosy właśnie kierowców, którzy no, po prostu w przerwach no, relaksują się, można powiedzieć relaksują się, bo tutaj odpoczynek i relaks w pracy na stanowisku tutaj kierowcy autobusu miejskiego jest bardzo ważny. Też może to wpływa na to, że jest ta jazda kierowcy bezpieczniejsza i pasażerowie mogą się czuć bezpiecznie, jak jedzie kierowca uśmiechnięty, zrelaksowany i niezestresowany. My tutaj jako dyspozytorzy także staramy się te wszelkie napięcia łagodzić. No słychać właśnie, że tam są uśmiechy, także rodzinna atmosfera. Łagodzić, żeby to tutaj kierowca wyjeżdżał na linię i żeby był po prostu zrelaksowany. Grzegorz 32, już dajemy kartę drogową. Dokumenty, kursówkę masz. Kluczyk jest chyba w aucie. Kluczyk został w pojeździe. Mechanicy mieli do niego sprawę, także został w pojeździe. To jest dla ciebie, to jest tego. Grzegorz, chodź. To 20 twoja? O, Tomasz, to jest twoje. 19. Tam ci dolali płynu chłodzącego, także uzupełnili ci poziom, także możesz śmiało jechać. I teraz jeszcze muszę przygotować, tutaj zaraz będziemy świadczyć usługę przewozu osób, także nie tylko przewozimy, także nie tylko u nas kierowcy wykonują kursy na liniach regularnych, ale także wykonujemy tutaj usługi przewozu osób poza naszymi kursami regularnymi i właśnie teraz za chwilkę kierowca będzie przewoził dzieci na basen, na MOSiR Stalowa Wola. Na basen, aby troszkę poćwiczyły, popływały.
sprawdzamy, czy kierowca wszystkie dokumenty, które mu są potrzebne, oddał, zabrał rano i z powrotem ma oddać. To wszystko, co zabrał, ma do nas zwrócić w stanie nienaruszonym. I do dzieła. Włóż sobie tablicę z jedną z przodu, jedną z tyłu, licencję masz. Tam jak będziesz mógł kogoś z podpisem, no to... Janusz! Tankować go, czy on będzie jechał? Jak zjedziesz, to go zatankuj, tu masz kartę drogową jeszcze. Jechał, tak? Nie, tankuj go, na razie nie będzie nigdzie jechał. Także normalnie wykonujesz swoje obowiązki. Często widzę na przykład koło huty, na hutniku są miejsca do ładowania taboru elektrycznego. Tak, zgadza się. I no, on też musi zaplanować tą ilość baterii, bo bateria nie będzie się kończyć tak, jak on by chciał, tylko... Oczywiście. Każda bateria ma swoją pojemność. I tutaj właśnie posiadamy takie urządzenia zamontowane na mieście w różnych punktach, to w trzech punktach dokładnie, z których mogą kierowcy korzystać w wolnych chwilach między kursami i doładowywać sobie baterie w autobusach naszych elektrycznych. Te, co jeżdżą tutaj po mieście i mają tutaj dostęp do ładowarek, to głównie wykonujemy kursy tymi autobusami elektrycznymi. Tak przynajmniej staramy się. Wiadomo, nie zapewnimy na każdym kursie autobusu elektrycznego, ale jest naprawdę dużo tych kursów autobusami elektrycznymi. No i myślę, że to jest dobrze dla pasażerów. W ogóle ciągle zwiększa, bo autobusów elektrycznych dochodzi. Tak, dochodzi. Takie zapowiedzi są, że będzie coraz więcej tych autobusów i myślę, że ta jakość powietrza naprawdę i jakość obsługi pasażerów stoi na wysokim poziomie. Że tutaj możemy konkurować śmiało z tymi miastami już wysoko zurbanizowanymi w naszym kraju. Nie mamy się czego powstydzić. Także poziom tutaj naszej floty tutaj miejskiej jest na wysokim poziomie. Jest moim zdaniem na wysokim poziomie. Jakość sprzętu. Także zapraszamy wszystkich pasażerów chętnie. Dobrze, bardzo dziękuję za tą opowiastkę. Bardzo ciekawa. Dziękuję również. No i tutaj zawsze jesteśmy otwarci. 24 na dobę pracujemy jak stacje benzynowe. Także zapraszam tutaj do nas. Dobra, bardzo dziękuję. No to co? Żegnamy się i... Żegnamy się. Do zobaczenia na trasie. No i pozdrawiam. Pozdrawienie dla wszystkich. No dobra. Do widzenia. Do widzenia.